Zaczynamy program Wolne Głosy. Ilona Januszewska, witam serdecznie. A Państwa i moimi gośćmi dzisiaj w tym programie są dr Sebastian Gajewski, Centrum Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. I dr Krzysztof Kawęcki, politolog. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panowie, zacznijmy od sytuacji związanej z dzisiejszą konferencją ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro odnosił się do orzeczenia, do wyroku Komisji Europejskiej, też do wszczęcia tej procedury względem Trybunału Konstytucyjnego. No i teraz pytanie do panów. No, już pojawiają się takie komentarze. Grozi nam polexit. Co to będzie? Doktor Sebastian Gajewski. Myślę, że polexit nam na pewno nie grozi, to znaczy ani nie jestem w stanie wskazać takiej jakiejkolwiek siły politycznej w Polsce, która by hasło poważnie polexitu była w stanie postawić. Wciąż jesteśmy bardzo euroentuzjastycznym społeczeństwem i to bez względu na preferencje partyjne czy poglądy polityczne. Polacy chcą, żeby Polska była w Unii Europejskiej i myślę, że przedstawiciele wszystkich sił politycznych bez względu na to, jak kształtują się ich stosunki z Unią Europejską, jej instytucjami, z Komisją Europejską, jak wygląda ich pozycja w Parlamencie Europejskim, to jednak mają tego świadomość. Z drugiej strony też nie sądzę, bez względu na te wszystkie kłopoty, które ma dzisiaj Polska z praworządnością, ażeby ktokolwiek w Unii Europejskiej, jakakolwiek instytucja unijna poważnie myślała o tym, żeby skłonić Polskę czy zachęcić Polskę do opuszczenia Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że Unia Europejska jest nie tylko wspólnotą polityczną, ale przede wszystkim wspólnotą gospodarczą. To jest wspólny rynek oparty na czterech swobodach, a polska gospodarka jest bardzo dużą i bardzo ważną gospodarką w tym złożonym organizmie, jakim jest wspólny rynek. Więc bez względu na to, czy i ile razy Komisja Europejska będzie wnosić na Polskę skargi dotyczące, zarzucające Polsce naruszenie zobowiązań traktatowych i czy te skargi będą przez TSUE uwzględniane, czy nie, to o polexicie w żadną stronę nie można mówić. On po prostu nie będzie miał, przynajmniej jak sądzę, w dosyć długiej jeszcze perspektywie czasowej miejsca. Natomiast za każdym razem jest tak, że gdy Komisja Europejska wnosi przeciwko jakiemuś państwu skargę, w której zarzuca mu naruszanie zobowiązań traktatowych, tu też chcę powiedzieć, że jest to zupełnie rutynowa i standardowa procedura, ponieważ w zasadzie wszystkie państwa członkowskie mają otwarte tego rodzaju spory z Komisją Europejską przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no nie jest to dobra informacja, w szczególności, że tych skarg na Polskę jest coraz więcej i dotyczą one kwestii o zasadniczym charakterze, bo z jednej strony to prawda, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy, że wszystkie państwa mają takie postępowania, natomiast nie wszystkie państwa mają postępowania w tak zasadniczych sprawach, jak właśnie dzisiaj Polska. Nie jest to dobra informacja i też dobrą informacją nie jest ta odpowiedź, którą formułuje minister Ziobro, premier Morawiecki czy szerzej Zjednoczona Prawica, bo widać tutaj jakiś element potrzeby eskalacji konfliktu z instytucjami unijnymi. I postawmy tu przecinek. Panie doktorze, to samo pytanie do doktora Krzysztofa Kawęckiego. Czy to mówienie o polexicie to jest takie właśnie straszenie polexitem przez opozycję? Czy rzeczywiście tutaj taki scenariusz może się ziścić? Nie, no podzielam tutaj oczywiście opinię pana doktora, że nie ma mowy o polexicie, dlatego że rzeczywiście nie ma realnej siły politycznej, która tak naprawdę dążyłaby do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, ale również w kręgach decydentów Unii Europejskiej w Brukseli, ale również wśród przywódców najważniejszych państw, no właśnie państw członkowskich Unii Europejskiej. Przede wszystkim myślę tutaj o Niemczech, nawet o nowym rządzie, który oczywiście zmierza w kierunku federalistycznym, czy też o politykach rządzących aktualnie we Francji. No nie ma oczywiście tutaj również jakichś działań realnych, które by miały doprowadzić czy sprzyjać polexitowi. Bardziej mogę sobie wyobrazić, że wcześniej Unia Europejska poprzez swoje właśnie zachowania federalistyczne się rozpadnie, niż nastąpi zjawisko polexitu. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z eskalacją działań ze strony Komisji Europejskiej. To orzeczenie jest w ogóle, to stanowisko Komisji Europejskiej jest bardzo daleko idące, dlatego że proszę zauważyć, Komisja Europejska kwestionuje już dwie rzeczy, praktycznie nie zostawiając nawet pola jakiegoś płaszczyzny
nie wiem, porozumienia, dialogu z rządem polskim, a zatem z jednej strony mówi się o tym, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego mówiące o tym, że prawo europejskie, tak zwane prawo unijne, nie jest nadrzędne nad prawem krajowym, nad Konstytucją Rzeczypospolitej, to jest niezgodne z traktatami według Komisji Europejskiej, a z drugiej strony również Komisja Europejska kwestionuje niezależność, niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego. A zatem nawet gdyby spełnione zostały życzenia, oczekiwania Komisji Europejskiej dotyczące zmian w składzie personalnym Trybunału Konstytucyjnego, no co jest zresztą bardzo jakimś takim trudnym procesem z punktu widzenia politycznego, to oczywiście dalej pozostanie kwestionowanie właśnie tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Panowie, czy ta sytuacja jest sytuacją konfliktową w Zjednoczonej Prawicy? Dlatego, że dzisiaj konferencja Zbigniewa Ziobry, bardzo zdecydowana, Zbigniew Ziobro może powiedzieć, a nie mówiłem kilka miesięcy temu, trzeba było się mnie słuchać. Jaka teraz jest relacja pomiędzy premierem a ministrem sprawiedliwości, dr Sebastian Gajewski? No, relacje medialne, wystąpienia obu panów pozwalają twierdzić, że chyba w tych relacjach niewiele się zmieniło, to znaczy wciąż one są szorstkie i wciąż są napięte. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że bez względu na ten aspekt pewnego konfliktu personalnego, o którym mówi się od dłuższego czasu między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro, to jednak pewien może nie tyle wielogłos w Zjednoczonej Prawicy dotyczący stosunków z Unią Europejską, ale zróżnicowanie rozkładania akcentów, to znaczy jednak jest tak, że politycy Solidarnej Polski często mają wypowiedzi takie silnie eurosceptyczne, eskalujące konflikt z Unią Europejską i z jego instytucjami, natomiast mimo tego, że co do treści one są z reguły zbieżne, to jednak nieco łagodniej o Unii Europejskiej mówi większość polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja odnoszę wrażenie, że jest to taka próba gry na kilku fortepianach, dlatego że wśród elektoratu Zjednoczonej Prawicy mamy zarówno, i to jest pewnie dominująca część wyborców, którzy są z członkostwa Polski w Unii Europejskiej bardzo zadowoleni, nie wyobrażają sobie, że Polska będzie poza Unią Europejską, ale jest ten również taki komponent eurosceptyczny, bo jeśli gdzieś są ci polscy eurosceptyczni, to wśród wyborców Konfederacji i pewnie częściowo także Zjednoczonej Prawicy. Więc jest tak, że te bardzo stanowcze wypowiedzi, czy to Zbigniewa Ziobro, czy też innych polityków Solidarnej Polski, na przykład Janusza Kowalskiego, one po prostu obsługują pewne potrzeby pewnej części elektoratu Zjednoczonej Prawicy i to, co na zewnątrz może wydawać się niekiedy jakimś wielogłosem, ma pewien sens wyborczy, albo przynajmniej może mieć pewien sens wyborczy. Krzysztof Kawęcki, panie doktorze, jakby pan ocenił dzisiaj w ogóle atmosferę w Zjednoczonej Prawicy? Ja myślę, że nic przełomowego się nie wydarzyło. Solidarna Polska rzeczywiście prezentuje twarde stanowisko w zakresie relacji z Unią Europejską, często krytykując zresztą pewne działania premiera Morawieckiego. Tak między innymi było w kwestii właśnie przyjęcia tego Funduszu Europejskiego Odbudowy i wszystkich związanych z tym faktem możliwych następstw. Natomiast nie wiem, czy to jest oczywiście wyreżyserowane, czy też nie. Myślę, że niekoniecznie. Natomiast rzeczywiście i Prawo i Sprawiedliwość, i Solidarna Polska są na siebie skazane. Paradoksalnie powiedziałbym, że ten jednak jakiś tam konflikt natury i personalnej, i powiedziałbym takiej troszeczkę programowo-taktycznej, jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską, między Zbigniewem Ziobro a premierem Mateuszem Morawieckim, po prostu na pewno w jakiś sposób też wzmacnia paradoksalnie przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, które może być nawet tym arbitrem, aczkolwiek jest oczywiście przede wszystkim najważniejszym, najsilniejszym podmiotem w Zjednoczonej Prawicy.
tak czy inaczej, no trudno sobie wyobrazić, to jest praktycznie niemożliwe funkcjonowanie Zjednoczonej Prawicy bez Solidarnej Polski. To jest zupełnie inna sytuacja niż odejście porozumienia Jarosława Gowina, które przecież może nawet w jakiś sposób uspokoiło pewną sytuację w Zjednoczonej Prawicy, a również nie miało bynajmniej wpływu na obniżenie notowań sondażowych Zjednoczonej Prawicy. Panowie, nie tylko w Zjednoczonej Prawicy atmosfera dosyć poważna. Na pewno poważnie bardzo zrobiło się wokół Romana Giertycha. Jak moglibyśmy dzisiaj określić postać Romana Giertycha w polskiej polityce, patrząc też na te oskarżenia o dosyć poważne przestępstwa, ale też informacje, które on sam podaje, iż miałby być też podsłuchiwany, szpiegowany przez oprogramowanie Pegasus. Bardzo proszę, dr Sebastian Gajewski. No, rzeczywiście status Romana Giertycha w polskiej polityce, czy szerzej w polskim życiu publicznym, jest dosyć osobliwy i oryginalny. Odnoszę wrażenie, że no, Roman Giertych jest pewną kategorią samą w sobie. No, jest to w końcu były polityk prawicy, wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, koalicjant Prawa i Sprawiedliwości oraz Samoobrony Andrzeja Leppera, przywódca Młodzieży Wszechpolskiej, wielki eurosceptyk w przeszłości. Dzisiaj natomiast cała jego działalność publiczna sprowadza się do prowadzenia jakiejś indywidualnej wojny podjazdowej z Prawem i Sprawiedliwością, której motywy są chyba wyłącznie personalne, bo przecież nie ideowe. Ja w żadną przemianę ideową Romana Giertycha nie wierzę. Jest to polityk, który kiedy był w czynnej polityce, miał poglądy znacznie bardziej prawicowe od Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Roman Giertych no, funkcjonuje dosyć oryginalnie w polskim życiu publicznym. Ja oczywiście nie chcę podważać jego wiarygodności i rozmaitych zarzutów, czy, które on stawia, czy doniesień, którymi się publicznie dzieli. Niemniej jednak no, ja raczej bym wszystko to, co mówił Roman Giertych, dzielił przez dwa albo nawet przez cztery. Jeśli Roman Giertych mówi, że jest śledzony za pomocą Pegasusa, to ja chciałbym znaleźć potwierdzenie tego faktu w słowach także innych osób i nie mówię tu o jego bezpośrednich, najbliższych współpracownikach. Ja, czym to się skończy, to trudno powiedzieć, jak się skończy historia Romana Giertycha, bo można powiedzieć tak, że z jednej strony wobec Romana Giertycha są stawiane bardzo poważne zarzuty. Zobaczymy, czy one zostaną potwierdzone w ewentualnym postępowaniu sądowym, w orzeczeniu sądu. Z drugiej strony Roman Giertych zdaje się mówić, że te zarzuty są związane z jego aktywnością publiczną, z krytycznym stosunkiem do Prawa i Sprawiedliwości. No ale z trzeciej strony można powiedzieć jeszcze coś innego, to znaczy, Roman może też być tak, chociaż ja nie twierdzę, że tak jest, że no, Roman Giertych trochę szuka powodów, które miałyby wyjaśnić, że czy odebrać wiarygodność stawianym mu zarzutom. Ta sytuacja i status Romana Giertycha i jego obecność w polskiej polityce i także te zarzuty, które są mu stawiane, ale także i on je stawia, no, one są trochę zaskakujące, żeby nie powiedzieć bardzo oryginalne i w zasadzie to ja tak się zastanawiam nad tym, że Roman Giertych nie jest czynnym politykiem, jest adwokatem. Adwokatów w Polsce jest kilka tysięcy i w gruncie rzeczy tak nie za bardzo wiem, dlaczego stale się Romanem Giertychem zajmujemy to, i rozmaitymi jego przygodami. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na te informacje, które pojawiły się odnośnie jego zarobków. No, wiemy wszyscy, że prawnicy w Polsce zarabiają bardzo dobre pieniądze, no ale zarobki, które miałby zarabiać Roman Giertych, są zarobkami ogromne są to kwoty. Ale to jest oczywiście wątek poboczny. Pytanie do pana doktora Krzysztofa Kawęckiego. Roman Giertych walczy dzisiaj personalnie z Prawem i Sprawiedliwością, czy walczy po prostu z systemem może, czy tutaj jest właśnie jakaś przemiana ideowa? Ja myślę, że przede wszystkim walczy z Prawem i Sprawiedliwością, ale pewnie jakaś przemiana ideowa jednak nastąpiła. Pamiętamy to słynne jego powiedzenie w jednym z wywiadów, że nie przyjąłby Romana Dmowskiego.
do Ligi Polskich Rodzin, bodajże na łamach zresztą Gazety Wyborczej. I można powiedzieć, że różnymi działaniami Roman Dmowski w jakiś sposób, przepraszam, oczywiście Roman Giertych, wpisuje się w takie działania establishmentu trochę politycznego. Przede wszystkim wydaje mi się, że jednak jest w pierwszej kolejności politykiem, w drugiej kolejności adwokatem, ale wydaje mi się, że właśnie ta działalność polityczna, obrona między innymi niektórych prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej przed różnymi zarzutami, jak chociażby i Donalda Tuska, niewątpliwie też przyczyniły się do jego popularności i pewnie do takiego statusu finansowego, więc i materialnego, więc myślę, że tutaj trudno doszukiwać się chyba jednak jakichś innych okoliczności, no ale z drugiej strony pojawiają się dość poważne tutaj zarzuty w tym zakresie. Z drugiej strony Roman Giertych też formułuje dość poważne zarzuty. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast trzeba powiedzieć, że działania Romana Giertycha były w jakiś sposób może nie sprzężone, ale czy uzgodnione, ale one wpisywały się w strategię i działania, i wspierały działania i Donalda Tuska, i Radosława Sikorskiego. Wydaje się, że właśnie ci politycy Platformy Obywatelskiej, to skrzydło Tusk, właśnie Sikorski, które jest znaczące, w tej chwili chyba nadaje jednak ton w polityce Platformy Obywatelskiej, no było wspierane przez Romana Giertycha, więc nawet powiedziałbym, że można mówić właśnie o takim no, układzie właśnie współpracy, takim triumviracie wręcz powiedziałbym. Panowie, i ostatni temat, no właśnie, dużo komentarzy i dużo pytań, ale najważniejsze pytanie, czy prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy medialnej i czy to rzeczywiście jest zagrożenie, bo taki argument pada z ust dziennikarzy pracujących w tej jednej stacji, o której państwo na pewno też wiedzą, domyślacie się, o którą chodzi, że jest to zagrożenie dla wolnych mediów, nowelizacja ustawy medialnej. Doktor Sebastian Gajewski. Myślę, że o zagrożeniu wolności słowa czy pluralizmu mediów można mówić jest w każdym przypadku, kiedy jakaś istotna grupa, część naszego społeczeństwa, część klasy publicznej, polityków, dziennikarzy twierdzi, że jakieś rozwiązanie prawne takie zagrożenie stanowi. To nie jest tylko kwestia tego, do jakich zmian na rynku medialnym doprowadzi ta nowelizacja i czy w ogóle doprowadzi, bo przecież nie wiemy, jak zachowa się prezydent, ale potem nie wiemy, jak zachowa się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, potem też nie wiemy, jak zachowa się ewentualnie sąd administracyjny, do którego decyzję Krajowej Rady można skarżyć. Ale sam wystarczającym w mojej ocenie powodem, żeby z tej nowelizacji się w takiej czy innej formie wycofać, jest to, że takie zarzuty są stawiane zarówno w Polsce, jak i za granicą. To jest jeden element. Drugi element, bo nie chcę też wchodzić w całą dyskusję dotyczącą samej nowelizacji i ewentualnych skutków. Natomiast drugi element to jest to, jak się zachowa pan prezydent. Rzeczywiście pojawia się wiele informacji, które wskazują, że Andrzej Duda nie będzie chciał tej ustawy podpisać. Mnie taka decyzja prezydenta cieszy, natomiast uważam, że w tej chwili mamy bardzo poważny problem polityczny i ta ustawa jest problemem politycznym, w związku z czym ten problem powinien być rozwiązany za pomocą instrumentu politycznego, a takim instrumentem jest weto. Jeśli okaże się, że pan prezydent nie zastosuje weta, tylko zdecyduje się odesłać tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, no to będzie to informacja prosta, to znaczy prezydent no, niejako spycha odpowiedzialność polityczną za dalsze losy tej ustawy na Trybunał Konstytucyjny. I doktor Krzysztof Kawęcki. Sędziów. Tak, sądzę, że taka będzie decyzja pana prezydenta, że ta nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, co nie jest zresztą zaskoczeniem, bo prezydent już wcześniej mówił kilka miesięcy temu, miał wątpliwości co do zgodności niektórych zapisów tej nowelizacji z konstytucją. Natomiast ja myślę, że no, niestety Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny przegrało w jakiś sposób marketingowo. Nie mówię już politycznie,
wyjdzie, bo ta kwestia jeszcze jest ciągle otwarta. Natomiast przegrał marketingowo, dając sobie narzucić taki język, że to jest Lex TVN, a nie po prostu kwestia związana z dekoncentracją po prostu mediów w Polsce, konkretnie telewizji i właśnie radia, które są, które funkcjonują na zasadach polskiego prawa. Także no, zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, ale z punktu widzenia politycznego no, jest to niewątpliwie ryzykowna gra, którą podjęło Prawo i Sprawiedliwość, aczkolwiek wydaje mi się, że no cóż, stacja wspomniana no, no niestety wielokrotnie w przeszłości i teraz daje przykłady no, daleko idącej nierzetelności, powiedziałbym wręcz nadużywania wolności słowa. No, ale to jest też troszeczkę odrębne zagadnienie. Bardzo dziękuję panom za te komentarze. Doktor Sebastian Gajewski i doktor Krzysztof Kawęcki byli państwo i moimi gośćmi. Dziękuję panom. Dużo zdrowia na święta i nie tylko na święta życzę. Dziękuję bardzo również. A już za chwilę kolejna część programu.